Добра, jesteśmy już zważeni. I co, lecimy w sumie na parking. Idziemy tu na wprost. Czy teoretycznie jestem już zważony? Za 10 dolców. O, dobra. Drzemeczka. Dobra. Spedytorka się dowiedziała w tym momencie, że musiałem jechać na pauzę. Ile żem wykręcił? 3-14 żem wykręcił. No, nawet spoko. 14 godzin pauzy. Dobra, 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 czekajcie. Mamy jeszcze 239 minut, 6 godzin jazdy. Zobaczymy, może wszystko się zdąży akurat na tym odcinku zrobić. Ale to jeszcze zobaczy się. Musimy włączyć kierunkowskaz, bo nie włączyłem sobie kierunkowskazu. I co by? Zobaczmy. Ogólnie jak widzicie na mapę, to już prawie mam całą zjeżdżoną. Zostało no, 50% mapy jest zwiedzonej. Więc resztę pewnie też będziemy zwiedzać, ale nie tymczasem. Udało się. Myślałem, że złapię za mandat za szybką jazdę, ale jechałem 53, jak mnie mijali, no to nie udało. Znaczy, im się nie udało, mi się udało, na szczęście. Bo ja by nie to, no to bym przepięknie musiał bulić i to... Brrr. Znowu bym przepięknie bulił hajs. Ale nie. Takiego. Awaria silnika. Aha. No, odwiedzę. Odwiedzę. Tak. Później tylko. Jak zajedziemy. Gdzie my to w ogóle jedziemy? Gdzie idziemy? Sushen Krop. Tylko jaka to jest miejscowość? Taka jest miejscowość? Nie, Huron. Dobra. Ogólnie mamy jeszcze duży kawałeczek do jazdy, więc bez ubijania się bierzemy się ogólnie do jazdy. No dobra, to na 904 mile mi wystarczy paliwa. 900 mil. No to ja myślę, że tyle za świat. Kurczę, następnym razem już teraz będę próbował kabinę do niego nową założyć. Albo go sprzedać i kupić Petersbilda. Albo starego Kenworda kupię, jedno z dwojga. Zobaczymy, ile mi zaoferują za tego Kenworda. A jak się uda, to jak uda się mi go sprzedać, to kupię starego Kenworda albo starego Petersbilda. Eko z tym, z łóżkiem, bo tak to muszę do hotelów spać, iść spać, a tak to będę miał własne łóżko, własne wszystko, nie? Kuchnia. Więc jedźmy. No mówię, albo nowy starego Kenworda, albo starego Petersbilda, jedno z dwojga. Zobaczymy, jakie ceny będą mieli za Kenworda i za Petersbilda, porównam sobie i wybiorę po prostu. Na pewno musimy zmienić, bo jednak nie uwierzę, że nie jest fajny, jest fajny, ale to jednak muszę sobie skombinować tira z kabiną, tak? Bo to jednak tir bez własnego kącika, no to nie jest w końcu tir, nie? Tylko nie wiem, czy będziemy... O, takiego starego, o to mi chodzi właśnie. Albo takiego starego kupię. Niby teoretycznie jest strasznie kanciaty.
Ale mi będzie odpowiadał. Bo wiem, że mogłem kupić na początku, zaraz jak zaczynaliśmy, jak kupowałem tego Kenworda. Wiem, że mogłem kupić Petersbilda starego albo Kenworda starego, ale razem się, a brzydki ten stary i sobie kupię nowego, ale tak się okazało, że jednak preferuję chyba starego. Muszę kupić starego po prostu, tylko starego z kabiną. To jest nowy. No, to jest ten, co ja mam. Tylko bez kabiny, tej do góry, do budówki. Wiecie, o co chodzi. O jaką mi dobudówkę chodzi. No to, no. Jednak ciężko lecieć 70, gdy inni lecą 50. Jak się dostałem niecałe 74 mile i godzina 53 jazdy i się wyrobimy, tak to mogę określić, w sam raz. Dobra. Aha, na którą. Na poniedziałek. A. No, powiedzmy, że się spóźnię. Zmieniła. Ciekawe, czy mi szefowa zmieniła na. Awizację zmieniła mi, bo ja pisałem do niej, że robię. Kręcę pauzę 13-godzinną. Ciekawe, czy mi zmieniła awizację. No. No. Przyszedł jakiś SMS, zobaczymy. Jezus, zapatrzyłem się, a to tu już. Dobra. Myślałem, że gdzie indziej. Co ja bym przejechał, to już by było gorzej. Czy to jest McDonald's? Czy McTrump? Jest. Jest, jest, jest. I zmieniła mi awizację. Na szczęście, dobrze. Gdyby mi nie zmieniła, to bym miał przerąbane. Szczególnie moja firma by miała przerąbane. Przełożyli awizację. Na piątą. Albo nie wiem, która jest. No. Kurczę, tak przełożyli, że mam teoretycznie zajechać i. Dziękujemy, do widzenia. Odpinam na czepę i zbieram pieniądze. Zbieram pieniądze i winy. Nie. O, takiego Kenworda sobie kupię. Aha, fajnie. Teraz Robek będzie stał. O. Dzięki, chłopaki. Nawet klakson nie ma fajnego. Zobaczmy, ile nam dostało? 29 minut, czyli 18 mil. Kurde. Dobra. Fajnie, akurat był John Deere wyzabezpieczany. Nie musiałem się bawić w łańcuchy. Ogólnie jeśli chodzi o lawetę, to laweta nie jest mojej firmy, tylko jest tego właśnie, co teraz wieziemy. On tam sobie, pamiętam, to ta zlecenie już długo stoi, bo naprawdę bardzo długo stoi. Ogólnie stoi 2 tygodnie na rynku, to zauważyłem. Naczepa jest tego kolesia, on sobie to przywiózł, wypożyczył na 2 dni tira. Zawiózł tam naczepę, tira oddał. No i po prostu czeka na zlecenie. Zapytacie mnie, dlaczego nie odwiózł, nie załadował i przywiózł sobie sam. Już wam mówię. Jejciu, cof. Już wam mówię, słuchajcie. Jedźmy. Już wam mówię, moi drodzy, bo po prostu mu się strasznie śpieszyło, gdyż miał, widzicie, konie, nie konie. Tu. O, widzę, że kolejnego zapakował do sprzedania. O, ktoś naprawia siewnik. Co się stało z Poznaniakiem? Zepsuł się?
Zepsuł się, no. Wał. Widzę. Tu widzę kolejny do ma do sprzedania. Pewnie też trzeba będzie wieźć. Tylko akurat nie ja będę wiózł, bo nie będę wiem, wie pani. Pani. A, dobra, było te. O. Trochę krzywo, żebym zaparkował, ale ciu. Dobra, to było na tyle w tym odcinku. Dziękuję Wam za obejrzenie i zapraszam do kolejnych odcineczków. Na razie.